Wtorek, 21 lutego, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Głosowanie nad nową siecią szkół już w środę. Ważną informacją dla naszych mieszkańców jest fakt, że nie staramy się zmieniać istniejących obwodów w sposób instrumentalny. Coraz bliżej do budowy Bolesławieckiego Centrum Wiedzy. W marcu powinno nastąpić otwarcie ofert i jeśli nie będzie różnego rodzaju protestów, to myślę, że w tym roku ruszy budowa. Licznik tyka. Ministerstwo Edukacji na swojej stronie internetowej umieściło specjalny licznik, który odmierza gminom czas do końca terminu wyznaczonego na dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju społecznego. Na przyjęcie uchwał w tej sprawie samorządy mają czas do końca marca. Gmina miejska nie zamierza czekać z tym aż do marca. Już na środowej sesji chce przeprowadzić głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie. Władze miasta postanowiły nie czekać na ostatni moment i przygotować uchwałę o dostosowaniu sieci bolesławieckich szkół do nowego ustroju szkolnego już teraz. Z naszych 9 szkół, które są w zarządzie dyrektorów bolesławieckich szkół i podlegają administracyjnie Gminie Miejskiej Bolesławiec, pozostanie 5 szkół. 5 szkół podstawowych, 8-klasowych. Znikną gimnazja i wszystkie nasze miejskie zespoły szkół, 1, 2 i 3, z mocy prawa przeistoczą się w 8-klasową szkołę podstawową. Szkoły podstawowe numer 3 i 4 zostaną szkołami 8-klasowymi. W związku z reformą w szkołach miejskich uczyć się będzie około 800 uczniów mniej. To oznacza, że dla kilkudziesięciu nauczycieli zabraknie pracy. Liczymy na to, że wskutek tych wszystkich działań, które podjęliśmy, uda nam się zapewnić miejsca pracy dla wszystkich naszych nauczycieli pełnozatrudnionych, nauczycieli na czas nieokreślony. W sprawie pracy dla nauczycieli władze miasta rozmawiały z powiatem bolesławieckim i gminą Bolesławiec. Udało nam się uzyskać zapewnienie ze strony władz powiatu, że będziemy mogli zaoferować naszym nauczycielom również 8 etatów w szkołach ponadgimnazjalnych. Taka sama sytuacja istnieje jako skutek współpracy z gminą wiejską Bolesławiec. Tutaj spodziewamy się również możliwości zatrudnienia naszych nauczycieli. Tymczasem uchwałę o dostosowaniu sieci bolesławieckich szkół do nowego ustroju szkolnego Rada Miasta przegłosuje w środę. Coraz bliżej do budowy Bolesławieckiego Centrum Wiedzy. Już w marcu miasto wybierze wykonawcę inwestycji. W lipcu minionego roku pod hasłem Biblioteka przed Wielką Przeprowadzką przy dawnym domu handlowym Mieszko odbył się festyn połączony z prezentacją pomysłu przekształcenia obiektu w multimedialne Centrum Wiedzy. To tu po przebudowie miałaby się przenieść Bolesławiecka Biblioteka i to tutaj miałaby kontynuować różne formy swojej dotychczasowej działalności, ale w szerszym zakresie i w nowoczesnych warunkach. Miasto napisało projekt całego przedsięwzięcia i chce ubiegać się o środki unijne na jego zrealizowanie, a już niebawem wybierze wykonawcę inwestycji. W marcu powinno nastąpić otwarcie ofert i jeśli nie będzie różnego rodzaju protestów, to myślę, że w tym roku ruszy budowa. Jesteśmy po rozmowie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i z jego urzędnikami, którzy byli tutaj i mamy ogromną szansę na to, że nasze Centrum Wiedzy będzie powiązane z Centrum Nauki Kopernik. Działające w Warszawie największe centrum nauki w Polsce miałoby wspomagać Bolesławiecką Bibliotekę w promowaniu i popularyzowaniu nauki. Chcemy, żeby oprócz tej tradycyjnej biblioteki, która jest jądrem tego Centrum Wiedzy, znajdowały się tam elementy, które będą takim nawiązaniem do działalności Centrum Nauki Kopernik, czyli laboratoria i sale ekspozycyjne. Ekspozycja będzie wymieniana i całość tego zadania w ramach Centrum Wiedzy będzie prowadzone przez Centrum Nauki Kopernik. W planach jest powstanie w Bolesławcu klubów młodych odkrywców. Te, podobnie jak Centrum Nauki Kopernik, miałyby inspirować młodych ludzi do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.
które na bazie współpracy z Centrum Nauki Kopernik będą troszeczkę inny sposób uczyły i przełamywały pewne zaszłości związane z edukacją w szkołach i które będą pozwalały młodym ludziom odkrywać pewne rzeczy, dotknąć te rzeczy, tak żeby bardziej jeszcze ta wiedza i te umiejętności dawały im możliwość do życia w społeczeństwie dorosłym. Centrum Wiedzy to jedna z pierwszych tego typu inwestycji w polskich gminach. Miasto planuje zakończenie inwestycji w drugiej połowie przyszłego roku. Trwa tydzień pomocy ofiarom przestępstw i od tej informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Trwa tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Do niedzieli prokuratorzy i przedstawiciele podmiotów zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw będą udzielali informacji o uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym. Dyżury odbywać się będą w prokuraturze rejonowej w Bolesławcu w godzinach od 10 do 15. W szkołach ponadgimnazjalnych ruszył unijny projekt edukacyjny mający na celu podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 zespołów szkół powiatu bolesławieckiego prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie będą uczyć się języków obcych w systemie VCC, w tym jednolitym systemie kształcenia i certyfikacji klasyfikacji zawodowych. Prowadzone będą też kursy zawodowe w szkołach. Pracownie i warsztaty doposażone zostaną w profesjonalny sprzęt, który wykorzystywany będzie w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. Projekt potrwa do sierpnia przyszłego roku. Małe firmy zapłacą niższe składki na ZUS. Nowa ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne ma dotyczyć małych firm o przychodach do 5000 zł na miesiąc, pisze Rzeczpospolita. Obecnie wszystkie firmy, bez względu na wysokość dochodów, co miesiąc muszą odprowadzać taką samą składkę w wysokości około 1200 zł. Zmiany mają wprowadzić składki rosnące proporcjonalnie do wzrostu przychodów. Jak pisze Dziennik, projekt zmian resort chce przedstawić jeszcze w tym kwartale. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedzają regiony m.in. w celu przeglądu programu Rodzina 500+ i rozmów na temat polityki senioralnej czy pomocy społecznej. Województwo dolnośląskie odwiedzą 2 marca, a zgodnie z planami spotkania potrwają do 6 marca. Szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska zapewnia, że nie ma powodu do obaw o brak środków finansowych na kontynuację programu. Warsztaty fotografii mobilnej trwają w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Uczestnicy zajęć poznają zagadnienia związane z popularną obecnie tą formą fotografii. W zaaranżowanych wnętrzach w dziale historii miasta wykonują telefonem lub aparatem cyfrowym zdjęcia portretowe. Do dyspozycji mają nie tylko klimatyczne muzealne wnętrze, ale też stroje, nakrycia głowy oraz różnego rodzaju dodatki, które mogą użyć do stworzenia własnych stylizacji, wcielając się w rolę modela lub modelki, a następnie fotografa. Młodzi miłośnicy fotografii pracują pod kierunkiem Grzegorza Sidorowicza z Bolesławieckiego Stowarzyszenia Fotograficznego Kamera. Hokus pokus. Pod tym hasłem w miejskiej bibliotece dzieci ze zwykłych przedmiotów wyczarowują niezwykłe rzeczy. Podpatrzyliśmy na przykład, jak ze starej, zniszczonej książki zrobić coś efektownego. Ferie to czas zabaw i spotkań z rówieśnikami i tak właśnie jest w miejskiej bibliotece. Przez 2 tygodnie uczestnicy feryjnych zajęć bawią się w czarodziejów. Ze zwykłych, dostępnych dla każdego materiałów powstają tu niezwykłe przedmioty. Na początku w roli głównej wystąpił gips, z którego dzieci tworzyły kolekcję miniaturek starych samochodów i owadów. Następnie zagospodarowano też zniszczone stare książki, którym nadano drugie życie. Te miały dużo szczęścia, bo zamiast na makulaturę trafiły w zręczne ręce dzieci. Cała sztuka w tym, by w odpowiedni sposób poskładać poszczególne kartki. Do środeczka zaginamy, tak? Zaprasowujemy sobie tu paznokcie.
drugie zagięcie jeszcze raz, tak samo, do środeczka tu. Dzięki sztuce składania papieru dzieci wyczarowały z książek zabawne przedmioty. Na razie to były proste konstrukcje, ale przy odrobinie wprawy można wykonać tego typu dekoracyjne przedmioty. Ja nawet to mojego aniołka ubrałam. Popatrzcie, w koraliki zawiesiłam, jakieś tam guziczki zrobiłam. Tu ma nawet aureolę nad głową. Te niezwykłe dekoracyjne przedmioty, takie jak smok, paw czy statek na wzburzonym morzu, a także wiele innych wykonanych przez panią Elżbietę z Miejskiej Biblioteki, można obejrzeć na mini wystawie w oddziale dla dzieci. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Przypominam, że można nas oglądać również w internecie. Zachęcam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.